Dzień dobry, witam Państwa z powrotem w Vigo. Vigo to jest dla nas takie miasto tranzytowe, bo przyjechaliśmy tutaj po to, aby wsiąść na prom na Isla Sies, a teraz, kiedy już zsiedliśmy z promu w drodze powrotnej, jesteśmy tutaj znowu tylko na chwilę. Potrzebujemy dostać się zaraz na lotnisko, ale też nie po to, żeby lecieć samolotem, tylko mamy nadzieję, że będzie tam na nas czekał samochód. Ale zanim na lotnisko, to musimy coś zjeść. I plan jest taki, że zjemy coś bardzo lokalnego. Ale jak już to znajdziemy, to dopiero Wam pokażemy. Także idziemy szukać. I oto jest, i oto nadeszła. Jedyna w swoim rodzaju i najbardziej galicyjska. Ale pozwólcie, że oddam głos. Pani Magdalena, czym będziemy się dzisiaj raczyć? Będziemy się raczyć specjałami kuchni galicyjskiej. Przede wszystkim ośmiornicą, która tutaj jest właściwie jedzona na śniadanie, obiad i kolację. Ale też zupą, która się nazywa caldo gallega. A w innych regionach Hiszpanii można po prostu to znaleźć jako caldo verde. Ośmiornica po galicyjsku jest na tyle popularna w regionie Galicji, że są jej poświęcone nawet specjalne festiwale. I podczas jednego z takich festiwali jada się nawet do 50 ton takiej ośmiornicy. Jest to bardzo proste danie, bo jest to po prostu ośmiornica świeżo wyłowiona z morza, poćwiartowana, posypana solą morską, odrobiną papryki, słodkiej lub ostrej. I do tego idzie trochę ziemniaków. My akurat mamy wersję bez ziemniaków, bo tak chcieliśmy. Ale taka tradycyjna ośmiornica jest serwowana z ziemniakami właśnie. Natomiast zupa caldo gallega jest to bardzo gęsta zupa z fasoli, z kiełbasy, z kapusty, z zielonych liści, której głównym zadaniem jest to, żeby rozgrzewać, ponieważ caldo znaczy gorące. Taką zupę tradycyjnie jada się mniej więcej około południa albo na kolację. U nas jest prawie 14, ale jesteśmy bardzo głodni, więc sobie nie odmówimy. Do tego mamy kieliszek, a właściwie dzbanek sangrii. Teoretycznie powinniśmy pić do tego wino białe, a najlepiej albarino, czyli właśnie wino z tego regionu, ale jesteśmy z Polski. Sangria jest tańsza i jest jej więcej. Także salut. Ośmiorniczka jest całkiem niezła, jeśli się lubi owoce morza. Poza tym, że jest tutaj gruboziarnista sól i trochę papryki, to całość wpływa w oliwie z oliwek, która nadaje trochę smaku tej potrawie. Do tego świeża bagietka. Jest całkiem niezłe. Minus to jest cena, ponieważ taki niewielki półmisek ośmiorniczki kosztuje w tej knajpie 18 euro. Restaurację Don Quixote znaleźliśmy na TripAdvisorze. Po prostu idąc sobie ulicą, sprawdziliśmy, co jest najbliżej i gdzie można zjeść najbliżej ośmiorniczkę. No i ogólnie nie było to złe żarcie, poza cenami, ponieważ za przystawkę, jaką była ośmiorniczka, talerz zupy i dzbanek sangrii zapłaciliśmy, uwaga, 33 euro, czyli 140 zł. To chyba jeden z droższych, nawet nie obiadów. Przekąsek. Jedna z droższych przekąsek w moim życiu. Ale raz się żyje. Teraz idziemy na przystanek złapać autobus na lotnisko, wziąć samochód. No i chyba jakiś hipermarket. Nie wiem, co tu jest. Jakiś Lidl, może Tesco albo Carrefour. Nakupimy konserw i trzeba się odkuć. Mimo wszystko bardzo Wam polecam brać drogie jedzenie, będąc w podróży i korzystanie z drogich restauracji, ponieważ jesteście pewni, że zjecie każdy okruch, a po drugie smak tego jedzenia, chociaż byłoby najbardziej paskudne, będziecie pamiętać i nie powiecie złego słowa. I ja na tą ośmiorniczkę nie powiem złego słowa, więc każda recenzja będzie mało wiarygodna, ponieważ było to drogie jedzenie, więc smakować musiało.
No, a tutaj się buduje jakiś wycieczkowiec, a mówią, że stocznie nie są opłacalne i trzeba je wygaszyć. No to można powiedzieć, że trening zaliczony, plecy zrobione, barki zrobione. 18 minut z plecakiem w upał przez miasto. To całkiem spoko, jak na początek. Gorzej, że nie mamy wody. Ale teraz 20 minut czekamy na autobus i odbieramy naszą strzałę. Ale mogę się założyć, że to będzie białe auto. Busiki miejskie całkiem przyjemne, klima ziembi. Fajnie, że mają gniazda USB do ładowania telefonów. Jest też Wi-Fi na pokładzie. Nie śmierdzi, czysto. Zwiedzamy Wigo przez okno autobusu miejskiego i całkiem nam się podoba to miasto. Co prawda jest zabudowane dosyć gęsto i kamienice są wysokie, ale jest dużo starych budynków. Chodniki są szerokie, jest bardzo ładnie położone, ciągle jest albo pod górę, albo w dół, położone na wzgórzach, nad samym oceanem, ma dostęp do kilku plaż, jest czyste, ogólnie rzecz biorąc całkiem sympatyczny. Ojojoj. Powinniśmy być na lotnisku 45 minut temu, mam nadzieję, że auto jeszcze na nas czeka. Nadal uważam, że będzie białe. A ty jak myślisz? Czy co? Jaki kolor samochodu będzie? Srebrny. Nie wiem czemu, fokus mi się zawsze ze srebrnym kolorem kojarzy. No w wypożyczalniach są białe samochody, koniec. Minęliśmy przed chwilą sieciówkę McFit. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale ja jak pierwszy raz zobaczyłem logo i nazwę, to pomyślałem sobie, że to jest jakiś żart McDonalda i oto otwierają sieć siłowni. Ale może to było dlatego, że pierwszy McFit, jaki zobaczyłem, był piętro wyżej od McDonalda. Czy McDonald był na parterze, a McFit się otworzył na pierwszym piętrze i te logotypy i ta nazwa wyglądały jak żart McDonalda. Jesteśmy już na lotnisku i udało nam się właśnie odebrać auto. Miał to być Ford Focus i byłem pewny, że jest biały, ale w takim razie przegrałem zakład, muszę kupić dzisiaj winko w markecie. Plus jest taki, że w ofercie było napisane, że będzie to Ford Focus z manualną skrzynią albo coś podobnego, jeśli nie będą mieli Focusa. Tymczasem dostaliśmy dwuletniego Seata Leona w dieselku. Dwulitrowego i to jest najlepsza wiadomość, ten samochód jest w automacie. Za 6 dni zapłaciliśmy 910 zł, dostaliśmy samochód z pełnym bakiem i musimy go za 6 dni oddać w Madrycie również z pełnym bakiem. To kto prowadzi? Ja. Jak jest automat, to ja. No, to do zobaczyska. No, jedziemy sobie wreszcie, muzyczka gra, klima chłodzi. Widoczki są super, bo olaliśmy autostradę, żeby nie płacić dodatkowo. Zresztą tak też czytaliśmy i tak nam znajomi podpowiadali, żeby odpuścić sobie autostradę i wybrać drogę wioseczkami przybrzeżnymi, bo widoki są super, szczególnie jeśli się jedzie właśnie wzdłuż oceanu. Potrzebujemy jeszcze znaleźć jakiś hipermarket, żeby kupić jedzenie i wodę, zapas winka na wieczory. I co? Super sprawa samochód, bardzo polecam. 910 zł za 6 dni i możemy pół kraju przejechać. Będziemy jechali wzdłuż północno-zachodniego wybrzeża, a nasz wyjazd skończymy w Madrycie, gdzie oddamy samochód. Chcieliśmy na początku wybrać opcję z kamperem, ale okazało się, że kamper kosztuje do kilku tysięcy nawet, więc mimo że wydaje się to opcja budżetowa, no bo to taki trochę lepszy namiot, no to tutaj mamy samochód za 900 plus czasem hotel, czasem namiot, w rezultacie wyjdzie nam dużo taniej. Także gdzieś tam jesteśmy pomiędzy między biednymi studentami a bogaczami.
Ale szczęście, jak wygłodniali biedacy, udało nam się trafić do Lidla i zrobiliśmy ogromne zakupy. Wydaliśmy na nie 17 euro, czyli mniej więcej tyle, ile wydałem na obiad w Paryżu i mniej niż dzisiejsze ośmiorniczki w knajpie, których było tyle, no może 10 kawałków. A tutaj mamy winko za euro 30, mamy dwie bagietki, mamy wreszcie 2-litrowe San Miguele po 1 euro za sztukę. Mamy chorizo, mamy pomidorki, mamy owoce, mamy wody mineralne, mamy oliwki, mamy tuńczyka, fantę i mamy też gorzką czekoladę z miętą, bo jeszcze takiej nie próbowaliśmy. A teraz jedziemy do hotelu i będziemy to wszystko jedli. Region Rías Bajas w hiszpańskiej Galicji jest bardzo malowniczy. Przejeżdżaliśmy przez wiele takich rybackich wioseczek, widzieliśmy wiele fajnych plaż, zatrzymaliśmy się blisko jednej z nich. Musimy tutaj zanocować, ponieważ jutro ruszamy do Santiago, a jeszcze chcielibyśmy znaleźć jakieś fajne plenery na zdjęcia. Odpuszczamy dzisiaj restaurację, bo ośmiorniczka pożarła wszystkie, cały nasz dzienny budżet, za to rozbiliśmy sobie piknik na kamyku. Zawsze na wyjazdach trzeba mieć scyzoryk, ponieważ służy on po to, aby otwierać tanie winko. No i poszło. To z róweczką. Jest mi trochę wstyd, bo ja na wszystkich filmach albo piję, albo jem. I tak jak nie jemy i nie lubimy za bardzo słodyczy, tak jedynym łakociem, na który pozwalamy sobie w miarę często, jest gorzka czekolada. Najczęściej marki Lindt niestety, ponieważ Lindt robi najlepsze czekolady i nie jest to żaden product placement. Natomiast w Lidlu, w którym dzisiaj robiliśmy zakup, znaleźliśmy czekolada Negro, ciemna czekolada z miętą, której Lindt chyba nie ma w swojej ofercie. Znaczy ma, ale z nadzieniem. A tutaj są suszone liście. I zaraz sprawdzimy, ile to warte. Gardzę konsumpcjonizmem, ponieważ jest to plaga tego świata. Ale w dniu dzisiejszym mam zamiar konsumować. Pan Gross, mam nadzieję, że wie, co robi. Bo jak nie, o nie. O nie. Ale niedobre. Jak... Jeśli jak kiedy... Było, tak, jeśli kiedykolwiek... Ale gówno. Jeśli kiedykolwiek zobaczycie tą czekoladę w sklepie, to nigdy w życiu jej nie kupujcie, chyba że tęsknicie za czasami PRL-u i wyrobami czekoladopodobnymi. No one były obrzydliwe. Obrzydliwe. Jest jakiś taki... Tam jest olejek chyba taki miętowy, nie? Takie aromatyzowane gówno. Ostentacyjnie odrzucam. I nie polecam. I to była szczera recenzja, bo to nie jest tak, że jakiś byle sikacz z marketu nas sponiewierał, bo... No przecież... Bo pijemy dużo na co dzień i my mamy... Bo pijemy dużo za dużo. Ale... Wiecie, jest... Bardzo piękny plener, jest piękny zachód słońca, piękna plaża. Wreszcie wieje ciepły wiatr, bo na wyspach Sies był naprawdę lodowaty. Trochę tak jak nad polskim morzem, że jest piękna pogoda, fajna plaża. A może jest zimne i wiatr jest tak zimny, że siedzisz w kocu. A teraz wreszcie siedzimy sobie na ciepłym kamieniu, zjedliśmy sobie dobrą kolację, jest pięknie, latają mewy, błękitne niebo. I nagle czekolada pana Grossa. To jest koszmar. No ale nic, nie zanudzam więcej. To się po prostu więcej nie powtórzy. Zobaczcie jak ładnie, zwykła plaża przy drodze, a z plaży można wejść na taką niby wyspę i nic więcej nie trzeba. Są kamienie, jest jakaś jaskinia i to nie jest jakaś plaża, wiecie, polecana na forach turystycznych, gdzieś na jakichś TripAdvisorach czy innych przewodnikach. Po prostu zatrzymaliśmy się przy drodze i podejrzewam, że następne 2 czy 3 dni będą bardzo podobne. I naprawdę świetna sprawa,
że jest 21:10, a słońce jeszcze nie zaszło. I że jest ten sam czas, co w Polsce. I dzień mają tutaj dłuższy. Zaczynają o 7, a kończą 21:30. I codziennie każdy sobie może przyjść nad ocean, wejść sobie na taką wyspę i oglądać zachód słońca. Co właśnie czynimy, jak i również. Ale ładnie. Zobaczcie, a po drugiej stronie ulicy od oceanu są takie domy, w których są normalnie pokoje. Trochę tak jak stacje nad naszym morzem. I ludzie mają z tych apartamentów widok na ocean i na zachód słońca codziennie. I to jest bardzo fajne. I też bardzo byśmy chcieli mieć taki widok, tylko okazało się, że na Bookingu taki pokój kosztuje ponad 400 zł za noc. A to wiecie, nie są jakieś hotele 3 czy 4 gwiazdkowe. No 400 za noc to już jest całkiem spora kasa. My musimy iść do swojego pokoju jakieś 6 minut, ale za to zapłaciliśmy 200. W ogóle dosyć trudno jest w północnej Hiszpanii znaleźć hotel poniżej 200 zł. Za 120 zł no to są kempingi ze własnym namiotem, jeszcze trzeba płacić 5 euro za samochód, który stoi na parkingu. A jeśli chodzi o hotele, no to ponad 200, za 200 no to nadal nie ma szału. I byliśmy w jednym takim, który kosztował ile? 240 chyba. 240 w Vigo. Z grzybem na ścianach. To było najgorsze. Nie no, koszmar. To w ogóle koce na łóżkach wyglądały tak, jakby nie były zmieniane. I 240 zł i to... No, nie ma innych po prostu. Tyle. Może w jakimś innym terminie, ale... Czy są inne? Nie, no tak, no jest bardzo duży wybór hoteli. Tylko, że droższe to znaczy takie, które się zaczynają od 600 na przykład w Vigo w sezonie. No niestety, wino w Lidlu z euro 20, a krótki pokój w jakimś domu zwykłym 400 zł. No ale nic, nasz też jest fajny, nie musimy mieć widoku na zachód słońca, ale jest mega czysty, bardzo miła obsługa, jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni za połowę tej ceny. I okazuje się, że Polacy do niego często przyjeżdżają. No tak, no bo tutaj jest dosyć blisko do Santiago. Miejsca pielgrzymek i wiecie, ten cały obszar pewnie w promieniu do 100 km od Santiago, no to jest bardzo mocno turystyczny i bardzo dużo ludzi tutaj przyjeżdża, więc baza hotelowa jest ogromna. A mimo to trudno znaleźć coś poniżej 200 zł. Co poradzić. Znaczy jedyna opcja to są pokoje koedukacyjne, wieloosobowe. No właśnie, bo my się staliśmy już tacy wygodni, że musimy mieć własną łazienkę i trochę spokoju. Ogólnie nie chcemy już tak podróżować jak studenci, mimo wszystko. No, mamy taką filozofię, że możemy jeść byle co, możemy iść na plażę, bagietkę i nic więcej, ale musi być ta baza, musi być dokąd wrócić, musi być miejsce, gdzie odpoczywasz. I to jest bardzo dobry nawyk po Indiach, gdzie jak się strujesz, no to leżysz na przykład 2 dni. Musi być łazienka. I jak leżysz 2 dni, no to nie chcesz, żeby się ktoś koło ciebie kręcił. Nie chcesz być w 8-osobowym pokoju i żeby wszyscy patrzyli na to, jak srasz pod siebie, w skrócie. No. Nie no, tak to wygląda, taka jest prawda, więc nie. Jak złapię, to koniec, nie? W Indiach jak złapię, to koniec. Ale to jest bardzo dobry nawyk, żeby w miarę możliwości brać sobie pokój z własną łazienką. Takie wiecie, minimum komfortu własnego, a poza tym wszystkim sobie wszędzie chodzić na piechotę, oszczędzać na taksówkach i tak dalej. Myślę, że to takie całkiem rozsądne rozwiązanie, jeśli narzucasz sobie dużą intensywność. No my mamy dużą intensywność, od jutra będziemy robili po 200-300 km z przystankami po drodze. No i okej, mamy teraz samochód, więc te 300 km nie robi może takiego wrażenia, no ale pół kraju przejeżdżamy w 10 dni, teraz już niecałe, i chcemy zobaczyć jak najwięcej, więc żeby zobaczyć jak najwięcej, musimy mieć siłę na to, a żeby mieć na to siłę, no to trzeba się wysypiać. Można trochę gorzej jeść, ale trzeba się wysypiać, no bo tak.